Już dziś zamów nową płytę kamerzysty na kamerzysta.store bądź klikając pierwszy link w opisie, aby otrzymać swój podpisany egzemplarz. Witam Państwa, bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku wynajęliśmy busa, bo będziemy się przeprowadzać. Jeżeli Ty jesteś nowy na kanale, tak, dokładnie do Ciebie mówię, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dąż do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, bo mam nadzieję, że do końca wakacji uda nam się wbić 1 000 000 subskrypcji. Szybkimi krokami zbliżamy się do tego miliona, mamy już ponad 670 tysięcy subskrypcji, także leci to w zatrważającym tempie. W każdym razie wziąłem ze sobą dzisiaj konserwatora, który pomoże mi z przeprowadzką. No i cóż, będziemy musieli przewieźć tych. No nie mów brzydko. Wszyscy się z tyłu zmieszczą na pewno. Tylko wiesz co, ja będę musiał tym pojechać do Warszawy i ja nie wiem, czy ja umiem to prowadzić, szczerze mówiąc. Nauczę cię. Nauczysz mnie? Pewnie. Jesteś pewny? Oczywiście. W 100%. Ale to jest wielkie jak ty. Ja się zmieszczę w ogóle na ulicy? Pewnie, słuchaj, to nie jest jakaś tam żadna filozofia, no. Dasz radę, słuchaj, spokojnie. Klima jest, wszystko chodzi, działa. No nie wiem, nie jestem do tego przekonany. Nigdy nie jeździłem czymś takim, ja zawsze z sportowymi furami jeździłem. No widzisz, ty jeździsz sportowymi, ja jeżdżę dużymi. No to mówimy się tak, ty mnie nauczysz jeździć sportowymi, a ja ciebie dużymi autami. No w porządku. No i gra. No i cóż, być może w dzisiejszym odcinku zobaczycie nasz nowy dom, także ja jestem mega podekscytowany. Nie wiem jak wy. Zapraszam Państwa do oglądania. Ty, powiem Ci, że ja się tym boję jechać. Zobacz, ulica jest, no nie wiem, stary, to jest wielkie bydle. No ale... Jeszcze człowiek mi wychodzi przed matkę, ja ledwo co tu biegi zmieniał, szczerze. Nie jeździłem manualem 4 lata. 4 no. lata i nagle dają mi auto z manualem, no. No ale dobrze Ci idzie, no przecież... Tak dobrze mi idzie, no przed chwilą prawie babcię przejechałem, tak dobrze mi idzie. Ale starasz się, nauczysz się, przyzwyczaisz się. Ja mam tym jechać do Warszawy, tak? No będziesz musiał. No nie wydaje mi się. A czemu Ty nie możesz tego poprowadzić? No ponieważ mam pilną inną pracę teraz, którą muszę wykonać. No dobra. Widzowie, powiem wam, że będzie ciężko dojechać tym do Warszawy, no ale postaram się to dla was zrobić. Postaram się to zrobić dla wszystkich. W każdym razie jedziemy teraz do domku, wziąć wszystkich i pojedziemy już do nich. Kurde, boję się. Przez siebie. Mówisz, chociaż poprowadzić tutaj do domu. No to się zatrzyma, ja będę prowadził. Stary, przecież to się nic nie zmieści. Jak się nic nie zmieści? Przecież to jest wielki bus. Jak sama Karina ma 20 kartonów butów. Ile? 20. No co ty gadasz? Mówić. Oho, żeś zamówił, kurczę, dostawczaka. Za mały. Jak za mały? No mówiłem, że może za mały, no. Co ty tu zmieścisz? Co to jest, na same skarpetki i majtki? No chyba jesteś niepoważny. Jak tutaj same moje ubrania wchodzą, człowieku, tutaj to jest na same ubrania. Chyba jesteś niepoważny, człowiek. No jak wrzucę tu kartony z moimi rzeczami, to co to dla mnie, rozumiesz? Ty słyszysz konserwatę, co im gadają? Szum ubrań nie ma, co on gada. Co nie ma, co nie ma, czego nie ma? Dwie pary skarpetek, jedna para majtek. Dobra, to wy nie dbacie o higienę i łazicie ciągle w tym samym. On nie bierze, on wyrzuca, kupuje nowe. To ty kupujesz cały czas, łazisz w tym samym, kurde, i się ufajdasz cały w farbie i chodzisz brudne. To ja chcę mieć rzeczy i mieć sterylnie. Ja nie muszę. Dobra, w każdym razie, gdzie to jest? Co? To jest to? No a co? To jest koniec. Ty przecież jak Viola, twoich umiejętności. Swoją kolekcję to są twoje umiejętności, tak? Ale jakie umiejętności, o czym w ogóle gadacie, no? To potrafiłeś zamówić dla mnie tylko, tak? Ale ty się nie znasz. No, ale to za małe jest. Viola, jak swoje gorsety. Powsadza to, drugie to tyle powinno być. Na szczęście Viola nie jedzie z tym ze mną. A gdzie gorsety pochowa? Co? Gorsety? No. Jakie gorsety? No ma takie na brzuch, ona sobie zakłada. DHL-ką pod koszulkę. Cześć, kurde, zawiodłeś mnie. Przyciskające, tak zawiodłeś sobie zakłada. Najwyżej palety weźmie i na paletach no przewiezie DHL-ą. Albo szofer jej ten, bo on w Żabce już tam będzie nosił te skrzynki, to jej może zaniesie do Warszawy. No paleciaków. No. A i właśnie trzeba kolejnowe kosmiczne. Ja myślałem, że może jakąś łódką dojedziemy tam. A może od razu statkiem kosmicznym. No nie wiem, myślałem, że łódkę weźmiesz przynajmniej jakąś. I normalnie magazyny, wszystko. Przygotowana już? Tak, ale weź mi, nagrałem sobie w piżamie. W piżamie? Tak, miałam stanika. Spakowane już wszystko? Jak myślisz? Tego nie bierzemy, tak? Czego? No tego, co zostało tutaj. Jeszcze nie wiem. A na czym tu się zastanawiać? No jeszcze kalosze. Dobra, ile mamy tych worków, znaczy tych kartonów? Dużo, nie? Nie wiem, czy to się wszystko zmieści, bo rzeczywiście to może być za małe. Ja nie wiedziałem, że ty masz 10 par... 10 kartonów butów. Butów mamy każdy po jednym kartonie, po co kłamiesz? Jak kłamie? To iść pokazać ci? A Mariusz powiedział co innego. No to słuchaj się, Mariusza, daleko zajdziesz. No to co? Fotel też zabierasz? No fotel też zabieram, no. Ten napis zabierasz? Ściągać? A możesz ściągnąć w sumie. No, bierzmy go, no co ty. Bierzemy go, nie? No bierzemy ten napis. Może jeszcze panele ściągnijmy. No nie, ale no co, obrazy też, tak? Nie, no bez przesady, mamy tam obrazy. Bierzesz paneli od płytek? Co? Trochę nie, ja nie jestem od płytek tutaj. To weź ściągnij z jaszczurem i tyle, no. Dobra, napis na pewno mi się wydaje. No napis się przyda, nie? No jak? Boże, dobra, weź się ubierz w końcu, ogarnij, łazisz, kurde, w pół goła. Ona ma tu zdjęcia na tym telefonie. Jak ty wyglądasz?
sobie szkoda patrzeć, nie chcę, nie chcę. Patrz, ona na go zdjęcie. Nie chcę. Na Golasa zdjęcie. Zobacz, na Golasa zdjęcie ma w telefonie. Nie chcę. Oeee! Ale jak wam idzie pakowanko? Nie wiem, ciężkie, to jakby tam cegły były. Że Kariny są trzy razy cięższe niż nie. Dosyć, że ja musiałam wszystko spakować. Aha, tak. Weszła to tylko i patrzy, jakie kartony to mieli. Generalnie Karina ma 12 kartonów, a my wszyscy 8, czyli resztę. Musiała twoje gacie osrane schować. No weź, skąd? A i hulajnogę bierzemy przede wszystkim, to już mówiłem. Ja tylko już sobie ładowareczkę naszykowałem tam. Ten, spakujemy. Tylko, że jeszcze muszę podjechać do warsztatu, zmienić opony. Może byś coś zrobił, a nie tak skąd. Gdybyś tylko nagrywał, nic nie robił. Ja będę to rozpakowywać. Wystarczy. I ja już pojechał. Na pewno wszystko, Karinka, te 21 kartonów jest wystarczające dla ciebie? No nie, no jeszcze przecież walizka do auta w prowadzku. Jezu Chryste. Taka malutka. Ja też mam malutką. Albo 40. Nie. Jeszcze reklamówka z rzeczami dla świniaka. Dobra, Wielka, jedziemy. Pożegnasz się z mamą, ty się pożegnasz z mamą. No moja mama się będzie smutna. Moja też. Myślisz? Ale będzie zadowolona, że nie myślę, tylko wiem, twoja by się cieszyła, nie? Jak od niej byś uciekł, to by ci jeszcze zaklaskała, nie? Ta, pobiegłaby kurde za nim. Zarąbali mi auto, ja jadę jakimś dostawczakiem, a oni sobie full wypas opcja. Szkoda komentować. Jeszcze kapcia pali. Nie pal tego kapcia! Ty, woda wyleciała stąd na Wiolkę. Jest cała mokra! Ale jak wyleciała, skąd? W samochodzie, czaisz to? Co? Auto przecieka! W samochodzie była woda, czaisz to? Z tego wyleciała woda, z tego i cała Wiolka jest mokra. Od tego tutaj... Aha, to od tego fajnie. Wszystkiego. Od tego wszystkiego. No dobra, jedźcie! Dobra, jedziemy! Dobra, zobaczcie, do kogo jedziemy najpierw? Do mnie, do Dostawczaka! No idioci. Dostawczakiem was robię! Dostawczakiem was robię, jo! A co w ogóle twoja mama powiedziała o wyjeździe? Ona się cieszy moim szczęściem. No to chyba żartujesz, ty nigdzie nie pojedziesz. Jaki? Ja nie pojadę? Przyszłość, nowy rozdział, pieniądze, popularność. Ja rozpoczynam nowe rzeczy, to są moje marzenia. Muszę je spełniać. Przepraszam, że cię zostawiam. Ty chyba oszalałeś, ja sobie tym w życiu nie pogodzę. Ty gdzie ty pojedziesz, dziecko zostawisz? Dobra, będę ci pieniądze wysyłał. Brat, a siostra? Dobra, będę ci kasę wysyłał. Masz moje rzeczy ostatnio. O, już mi walizkę spakowałaś. No, spakowałam ci tylko dlatego, że poprosiłeś, ale nic nie mówiłeś o jakimś wyjeździe. Już nigdy to nie wrócę. Nie wrócę do tej Meliny, do tego Szczecina. Widzisz mnie prawdopodobnie ostatni raz. Mówiłeś, że na 2-3 tygodnie, a teraz jakieś całe życie? Na całe życie wyjeżdżam. Nie wiem, to ja jadę z tobą. Nie, zostajesz tu, będę ci wysyłał pieniądze. A to co, mam się nie widzieć, a brat twój to co? Dobra, siema. Ale co, może z bratem byś się pożegnał chociaż? No stary. Chodź, no. Ja będę dzwonił do ciebie, będę dzwonił do wszystkich. Nie martw się. A to ty nie powiedziałeś w ogóle mamie? Spokojnie. No ale mówiłeś, że twoja mama wszystko wie, no człowieku. No. Wie. No nic nie wiedziała. Słuchaj, nie martw się, nie płacz. Ja nie wytrzymam. Ja zdobywam szczyty, tak? Ja zdobywam szczyty. Dobrze, będą pieniądze, będzie kariera. Ale zostawiasz nas na taki kawał czasu. Dobra, w ogóle mam cię. Pan Damian, kocham cię. Co? Dobra, kamerzysta, chodź, bo zaraz będzie histeria, szybko, bierz się ten i wychodzimy. Kocham cię, mamo. No, ja cię widzę. Będę do ciebie dzwonił, jesteś najlepszą mamą. Dobra, do widzenia. Ty, ale stary. Zamknij drzwi. Stary, ale mówiłeś, że ona o wszystkim wie. Nie chciałem, bo ja wiedziałem, jak zareaguje, dlatego tak... Tak, to przed chwilą powiedziałeś, że będzie szczęśliwa. Cicho. No co, a nie wiesz, jak matka reaguje na takie akcje? To nie jest... No takie akcje, no nic jej nie powiedziałeś? Nie chciałam jej tak szokować, bo ona już wcześniej podejrzewała, ale wiesz, wolałem postawić ją w takiej sytuacji, niż żeby się męczyła, tak? Teraz się chwilę pomęczy, dojdzie do niej. Dobra, już SMS-y do mnie pisze. Dobra, chodźcie. Czajcie, że Dredziarz w ogóle nie powiedział matce, że jedzie? I postawił ją pod faktem dokonanym? Ja też nie powiedziałem, co ty gadasz? Ja się bałem powiedzieć. Ty nie jedziesz. Dobra, idziemy, co chciałem do narzeczonej i powiedziała, że mi nie otworzy. W sensie? No, że mi nie odda tych bluz. Nie odda ci? Nie. To? Nie wiem. To oni byli wczoraj na tym... Nie, to było przedwczoraj na tym zlocie z widzami. To oni są też. Nie pamiętasz ich. Ja ich kojarzę. Oni tutaj mieszkają. Dobra, możemy te rzeczy gdzieś odłożyć? No do busa. No to chodź, idziemy. No. A ty tylko tyle masz? No przecież już wcześniej się zapakowałem u ciebie z domu, bo mam wszędzie rzeczy. Tu, tam, wszędzie mam trochę rzeczy. No tak, no bo taki bezdomny, no dobra. No prezes firmy budowlanej, firma Kogucik, więc tutaj prezes Sin jeździ, nadzoruje, tak, więc wszystko jest pod kontrolą, każde paczki rozebrane, rozesłane i wszystko zapakowane, więc... I co tam zbudowane? Będzie budowany! Weź, co się dzieje?
Nic. No jak się nic nie dzieje? Mów. Dobra, szybko pakujmy to i musimy zbijać. Ale dlaczego? Moja mama nie wie o niczym. Jak nie wie o niczym? No nie wie. No co ty dajesz? Czekaj, głośniki dać. On naprawdę nie wie? Nie wie. Ty to słyszysz Wiolka? Ty też nie powiedziałaś nic? A jak myślisz? No, no nie wiem, no po, on to powiedział, że ty powiedział, ty powiedziałeś, że powiedziałeś i co? Moja matka wie od miesiąca. Ale po co ci te głośniki jakieś stare? Stary, gdzie rzeczy? Ale czyli nikt nic nie wie, tak? Moja mama wie, no mówi od miesiąca. Moja mama podejrzewała. Czemu miałaby mojej mamie nie wiedzieć? Oficjalnie nie dostała wiadomości. Ja jestem bardzo szczera ze sprawą. No ja też jestem bardzo. Dlaczego dopiero teraz nie powiedziałeś? Bo ona powiedziała, tylko jej przypomniałam. Tak, no na pewno, nie wyglądało to tak, no ta. To ja wszystko mam, tak, lecimy. Jeszcze czarną, około i o, ktoś mówi. Mariusz, ty debilu, miałeś przecież się nie wyjeżdżać. Co? Ty nikomu nic nie powiedziałeś. Kolejny znowu, weź wyjaśnij to z siostrą. Powiem! Mamie też nic nie wie, nikt nic nie wie. No co wyłącz, co wyłącz? Powiem mamie. Wyjaśnij to, pogadaj. Dobra, jak chcesz, stąd, jak chcesz jechać do Warszawy, to ja bym stąd uciekał jak najszybciej. Dobra, już mu pomogę, nie? Niech to sobie wyjaśni z siostrą, wychodzimy stąd. No to stąd wychodzimy. W ogóle ma być, to jest jakiś... Komedia. Komedia, no. Komedia. Ty też nie jesteś lepszy. Dobra, przestań na mnie, nie narzekaj. Mamy, już szybko chodźcie. Stąd, wyłącz to. Ale czemu przyjechaliśmy na jakąś wieś? Tam kury biegają. No, tam kurki sobie. No kury na kur, dlaczego kłamiesz? Ktoś przed chwilą krzyczał do ciebie. Nikt nie krzyczał do mnie. Krzyczeli. No dobra, to dobra, tutaj? To tu? Co ta tu? No to tu? Na tej wiosce? Nigdy nie chwaliłaś się, że mieszkasz na wiosce. Ale to nie jest wioska, to jest 5 minut Szczecina. Ale tam kury biegały, to o czym ty gadasz? 5 minut Szczecina. Gdzie są bagaże w ogóle, twoje Wiolka? No, mamy w pracy, mama już mnie spakowała. To po co tu przyjechaliśmy? Właśnie, to w ogóle nie myślisz. No bo jeszcze musiałam jedne rzeczy muszę. Co to, po reklamówkę przyjechałaś z zabawkami erotycznymi i wróciłaś. Dobra, weźcie. Dobra, chodźcie. Stąd idziemy. Spakowała dildosów i dlatego. No, musiała się specjalnie cofnąć. Po takiego. Skitrała papierę. Ja bym ich papieroski poprosił. Dawidowki niech będą, Goldy. Wróbę niech będą, mogą być. Wiola, idealna praca dla ciebie, powiem ci. Ja nie wiem, nie mogłaś zostać? Nie mogłaś przy tym zostać? Ty może zostaniesz tutaj, co? Nie musisz z nami jechać. Byś się bardziej odnalazła. Też mi się tak wydaje. Odnajdziesz się tu, Wiola, daj spokój. Ale daj spokój. Czemu ty wzięłaś ode mnie pieniądze? Po znajomości powinno być za darmo. O, jak skosowała chamsko. Ja chcę, a ile za ten, za taką inną usługę? Ale dobrze, ja byłem w kolejce pierwszy. Co to jest? Lodziki kupujesz? Dobra, myślałem, że masz jakieś kręcone i inne usługi. Czemu kupujesz lodów Wiolki? Skasowałaś to? No bo kurde, tak mi podpasowało, w sensie adekwatna do sytuacji to było. Żołóweczko, skasowałaś to? Tak, idź już. Ale nie skasowała pani, to przestań się wykucać i nie rób wstydu w sklepie. Cicho bądź, chciałem tylko loda. A to dziękuję bardzo pani i przepraszam za kolegę, on jest głupi. Co Wiola? Gdzie to jest? No, ja się stresuję, no bo ogólnie ja nie powiedziałam, że na rok. Dobry? O, hej, kochanie! Proszę, walizeczka dla ciebie. Już? Tak. Ale mamo, ja właśnie na rok mamo jadę, a nie na tydzień. Ojej, ale się cieszę. Będę miała w końcu święty spokój. W sensie? Naprawdę się cieszysz? No pewnie, że tak. Tylko na rok, a może dłużej zostaniesz. Chodź tu, stary. Stary, to jest mocniutko. Dobra, Wiolka. Święty spokój, odpocznę sobie w końcu. Ale kłam się cieszy, że córki się pozbyła. Że nie będzie już się z nią męczyć. Nie będzie musiał... Użerać, słyszałeś? Dobra, weź tą walizkę i chodź, idziemy. To cieszymy się z panią. Będzie fajnie. Zatrzymamy. Proszę, weź walizkę. Ja ci nawet pomogę nosić. Szczęśliwej podróży. Nie, kochanie, możesz mnie odwiedzać raz w tygodniu. Nie. Oj, raz na miesiąc. Ojoj! Idzie, nawet ją wziąłem tą walizę, stary! Dobra, cóż, wszyscy są spakowani. Ja jadę do przyjaciela. On jedzie do przyjaciela, ja jadę do Warszawy. Także najprawdopodobniej widzimy się w Warszawie. Nie wiem, czy w dzisiejszym odcinku, czy po prostu zakończysz nagrywanie w tym momencie i po prostu zobaczycie to jutro. Ja się mega jaram, ale będę mieć wypakowywania dużo, bo będę musiał sam to wypakować, także przesrane. Tak. Nie, serio, tak, będę, tak chyba, że kogoś znajdę w Warszawie. No to chyba, że kogoś znajdziesz w Warszawie. Także cóż, no. Widziałeś to? Wypieprzył się? Stary, zatrzymaj się. Co widziałeś to? Tak się wyglebił rowerzysta. Nie widziałeś ale tego? Ale co, przeze mnie?
Nie, nie przez ciebie. Mało co pod koła nam nie wpadł, stary. Mało co człowieka nie zabiliśmy. Bez kitu? Wstał. Dobra. Jo, ale bez kitu? Wstał. No mało co pod koła nam nie wpadł. No bez kitu po co miałbym cię teraz kłamać, stary? Serio. Wystraszyłem. Dobra, nieważne. Nieważne. Dobra, do zobaczenia Państwu.